850 milionów złotych rząd przeznaczy na wyposażenie nowych hal produkcyjnych gliwickiego Bumaru Łabędy. Gdy tylko uda się zorganizować proces produkcyjny, w Gliwicach miałoby powstać około 50 armatochaubic Krab. Paweł Jędrusik. O tym, że rząd przeznaczy pieniądze dla gliwickiej fabryki, premier Morawiecki poinformował wczoraj w Kielcach. Kraby to broń sprawdzona na pierwszej linii frontu na Ukrainie. To broń, która jest dzisiaj przedmiotem pożądania właściwie państw Europy i na całym świecie. Znakomicie sprawdzona, precyzyjna broń produkcji polskiej, oczywiście w kooperacji z wieloma producentami całego świata. I faktycznie eksperci przyznają, że kraby to solidne pojazdy, które spełniają swoją rolę na współczesnym polu walki, ale przypominają, że tak naprawdę jest to uzupełnienie powstałych braków. Udało się te armatochaubice pierwsze wyprodukować. Już mówimy oczywiście o latach po roku 2020. To były one nagle potrzebne Ukrainie i prawda jest taka, że większość armatochaubic Krab wyprodukowanych w Polsce dzisiaj jest użytkowanych w Ukrainie. Zdaniem opozycji obietnica premiera to element kampanii wyborczej. W 2019 roku stał pan Morawiecki z panem Błaszczakiem i obiecywali. Dlaczego obiecywali? Bo były wybory. Byli Bumarze, 1,750 mld, miała być świetlana przyszłość. Co się wydarzyło? Nic. Kiedyś miały być czołgi czwartej generacji, a oni po prostu z czołowego zakładu pancernego w kraju zrobili taki warsztat naprawczy, bo takie mają podejście. Rozbudowa zakładów w Gliwicach pozwoli na uruchomienie nowej linii produkcyjnej armatochaubic Krab, które są produkowane w hucie Stalowa Wola.